Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym pokazać książkę następującą. Thomas Bernhard Wycinka. Tak ona wygląda. Taka jest jej okładka. Książka została wydana w czytelniku Warszawa 2021, a przełożyła ją Monika Muskała. Ja tak się troszkę odsunę, żeby pokazać tło. I powiem pokrótce, o czym jest ta książka. Otóż jest w niej opisywana sytuacja kolacji u Ausgerberów, pewnej rodziny wiedeńskiej, która to kolacja służy jako teren, czy też poligon pewnych obserwacji i komentarzy do współczesnej rzeczywistości austriackiej, jak również komentarze w ogóle do tego, czym jest sztuka, jaka jest jej istota, do czego w zasadzie sztuka się przydaje. W zasadzie jest to książka, która jest potępieniem artystycznego, pustego snobizmu. Jest to opętańczy monolog narratora, który odbywa się z perspektywy uszatego fotela. Taką postacią, bohaterem obserwowanym bardzo skrupulatnie jest stary aktor Burg Fieter. Służy ta książka do rozważania nad teatrem, a w ogóle nad teatralnością życia, nad teatralizacją życia, a przede wszystkim nad teatralnością opisywanej oraz rozważanej kolacji, ponieważ opis u Bernharda jest jednocześnie rozważanie. Ci aktorzy, którzy są na kolacji, grają. To są też aktorzy, można ich nazwać takimi aktorami nierzeczywistymi, aktorzy, którzy udają aktorów, i aktorzy ci rzeczywiści, których narrator opisuje z pewną taką dozą sceptycyzmu. Opisuje ich małość, snobizm, kabotynizm, pustotę pewną wewnętrzną, która w zasadzie maskuje jedyną prawdziwą potrzebę, którą jest potrzeba zarabiania pieniędzy, opływania w dostatki, no i rozmaitych zaszczytów przebywania na przykład w Senacie Sztuki, piastowania rozmaitych prominentnych i zaszczytnych funkcji oraz stanowisk. Wniosek, jaki wypływa z tej książki, to jakby taka niechęć do wszelkiego rodzaju sztuczności i takiej nieudanej teatralizacji. Ale jest to wniosek jakby trochę dziwny, przewrotny, bo jednocześnie narrator przylega jakby bardzo mocno do opisywanego tematu.
Przy czym język, który obsesyjnie ten temat drąży, stoi jakby na antypodach tego, co teatralne. Jest to język bezpośredni, pełen zamierzonych, celowych repetycji. Nazwałbym go językiem zbuntowanym. Niemal w swoim buncie ten język jest przeźroczysty i ostry jak sztylet. Zwraca ponadto ta perspektywa uszatego fotela i samotność tego narratora. I taka jakby, no już mówiłem o tej obsesyjności, z którą on opisuje rozmaite postacie na tej kolacji, w tym postacie, których już nie ma, Joanny na przykład, która popełniła samobójstwo, i reakcje gości na owo samobójstwo, reakcje, które są też takie wystudiowane, uteatralnione i w zasadzie też takie dwulicowe, które nie są reakcjami prawdziwymi, ale reakcjami kabotyńskimi. Bohater cały czas narzeka, że miast iść na tę artystyczną kolację, powinien zostać w domu i poczytać Pascala, Gogola, Dostojewskiego, Montaigne'a, zamiast uczestniczyć w tej perwersji snobizmu. Tu jest też ciekawa sprawa poruszona Steinhoffu i ośrodku psychiatrycznego, w którym leczy się chyba ten główny narrator, z tego co pamiętam. Właśnie. To jest chyba jakaś aluzja chyba do samego autora tej książki. Poza tym opisywana sytuacja jest sytuacją kryzysową. Mamy do czynienia z opisem kryzysu sztuki, kryzysu wartości, kryzysu teatru, który nie tyle umiera, co już można stwierdzić jego śmierć. Wiedeń to miasto, które niszczy ludzi, którzy mają do powiedzenia coś nowego, niszczy geniuszy, niszczy prawdziwe talenty, wręcz można powiedzieć druzgocze je. Także w Wiedniu opisywanym przez Bernharda snują się jeszcze właśnie takie żywe, artystyczne trupy. Ludzie tam, artyści przede wszystkim, nie tyle żyją, co odgrywają swoje życie. Wszystko jest jakby odegrane, nieprawdziwe, nierzeczywiste. I to wszystko jakby jest podszyte taką ironią, bo jedynym talentem, który powinno się posiadać w tym środowisku, jest fenomenalny talent towarzyski, a poza tym talent kabaretowy. Cały czas jakby zainteresowanie jest skupione na sztukach pięknych, na aktorstwie, również na tańcu, na choreografii. Powraca taki leitmotiv, cały czas powraca dzika kaczka Ibsena.
też to jest jedna z takich wielu perseweracji powracających wątków. Jakby ci ludzie są takimi egzystencjami wydrążonymi, można powiedzieć, po eliotowsku, które jednocześnie mają potrzebę tak zwanej intelektualnej konwersacji, która w środku niestety właśnie jest pusta, wypełniona trocinami, prowadzi do konstatacji, że absurdalna myśl to jedyna prawdziwa myśl, a absurdalny świat to jedyny prawdziwy świat, ponieważ wszystko jest absurdalne i perwersyjne. Niemożliwe jest szczęście małżeńskie, gdyż dla aktora związek małżeński jest porażką. Aktor musi się poświęcić całe swoje sztuce i rozłożyć swoje człowieczeństwo na czynniki pierwsze. Już zbliżając się do finału tej książki, ten stary aktor prowadzi taki monolog po dużej ilości alkoholu. Cały czas mówi: las, wysokopienny las wycinka. Jest też mowa o głębokim lesie i wejściu w ten głęboki las i utożsamieniu się z drzewami. Tak jakby było pragnienie wycięcia tego lasu i tak to interpretuję, wycięcia z jednej strony lasu, takich nie tyle lasu, co niepotrzebnych może kukiełkowatych kikutów drzew i zostawieniu lasu w jego głębi i ciemności. To jest prawdziwy las. Głęboki, ciemny las jest prawdziwym lasem, takim lasem dantejskim. Bo też ten aktor jest określany jako jedna z wiedeńskich kukieł artystycznych. Zatem wycinka by dotyczyła tego, co kukiełkowate, sztuczne, nieprawdziwe, rozdęte, a zostawieniu tego, co w tym lesie jest naprawdę głębokie, ciemne i prawdziwe, co jest utożsamione właśnie z tymi nazwiskami wielkich pisarzy: Pascal, Gogol, Dostojewski, Czechow, Montaigne. Bernhard był mizantropem, odszczepieńcem, dziwakiem, który zabronił drukowania w Austrii swoich dzieł. Dużo dla popularyzacji jego dorobku zrobili tłumacze, między innymi Sława Lisiecka, ale także reżyser Krystian Lupa, który przedstawił między innymi dramat Bernharda Rodzeństwo, ale nie tylko, też inne sztuki Bernharda przedstawił. Taką najsłynniejszą książką Bernharda jest książka autobiograficzna Wymazywanie. Cechami bernhardowskiego stylu są właśnie te nieustające repetycje. Ja też patrzę na ten język jako przeźroczysty, zbuntowany, ostry jak sztylet, ujawniający fałsz i podłość, a jednocześnie przygnięty bardzo mocno treściowo do tego, co chce wyciąć. Więc tak jakby siekiera przygnęła do drzewa i nie chciała tego drzewa wyciąć, tylko była jakby włożona w to drzewo i jest taka symbioza przedziwna między tym, co chce być wycięte, a zamierzeniem wycięcia. Jakby to jedno i drugie warunkowało. Nie wiem, czy wyrażam się jasno, ale to jest tak, że jakby
narrator postulował wykucie tych, znaczy wycięcie tych kukiełkowatych jakichś kikutów drzew, ale tego jakby nie chciał zrobić, bo to jakby warunkuje sam proces tej wycinki i wydaje się, że proces tej wycinki jest czymś ważniejszym niż sama wycinka, bo cóż by zostało po tym pustym, wyciętym terenie? Jest pragnienie głębokiego, ciemnego lasu z jednej strony, ale z drugiej strony to wszystko, co opisywane jest tym kukiełkowatym teatrzykiem, warunkującym pragnienie tej wycinki, więc w takim psychoanalitycznym splocie jakby odbywa się dramat, napięcie tej prozy i taka tragifarsa głęboko nieszczęśliwej, samotnej, wręcz samobójczej prozy Bernharda. To może na tyle. Ja jeszcze pokażę raz zdjęcie. Tak wygląda ta książka. Zachęcam do lektury. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.